Za 60 dni startuję w swoim pierwszym ultramaratonie. I pytacie ode mnie, zawsze były stawy, zacznie się skracać kroki. A to, co jest po 50, 60, 70, to już jest w ogóle osobna bajka. Trochę doszło do mnie, że to jest coś naprawdę ekstremalnie ciężkiego. No, pewnie ciężko będzie przebiec, nie? 100 km to nie jest mało. Ała! Myślę, że to, co najgorsze, to jeszcze jest przed tobą. No, będzie ciężko. Czy uważasz, że 60 dni to jest taki czas, gdzie damy radę spokojnie się przygotować? Ty nie jesteś osobą, która dopiero rozpoczęła, nie? Ty już jesteś trochę wybiegana. Zaczną boleć stawy, zacznie się skracać kroki i ty będziesz myślała, że dasz radę to zrobić, bo to jest takie luźne na treningach, ale no wiadomo, że na treningu biegniesz do 20, załóżmy. To, co jest po 50, 60, 70, to już jest w ogóle osobna bajka. I pytanie, jak potem zagra twoja głowa? Czy ty się przestraszysz tego, czy ty będziesz na siebie zła, że nie jesteś w stanie trzymać prędkości, bo różnych zawodników miał, każdy inaczej to interpretował, co się dzieje w jego organizmie. To będzie zależało od tego, jak ty będziesz jadł, jak ty będziesz się napadniać, jaka będzie temperatura, bo to wiesz, ta prędkość to kurwa, jak będzie za gorąco, to już będzie trzeba od razu zwolnić na starcie, bo nie przelecisz tego, nie? Ja ci wszystko powiem przed startem, czego możesz się spodziewać. Pytanie tylko, jak do tego podejdziesz. Ludzie mądrzy, jak już mieli jakieś porażki w życiu na tam różnej płaszczyźnie, nie tylko jeżeli chodzi o sport, to dobrze garną i podchodziłeś do czegoś bardzo kurwa ambitnie, co byś nie wychodziła. Ty już wiesz, jak smakuje smak takiej kurwa porażki, a też umiałaś się podnieść i na tym wyścigu trzeba się 100 razy podnosić. Jeśli chodzi o to, co jest najważniejsze w przygotowaniach, to rozumiem, że realizacja treningów i tyle. Tylko trening, no. Mentalem, kurwa, modlitwą i świeżością się tego nie zrobi. Dobra, dzięki, trzymaj się. A, powodzenia. Powodzenia, bo za tydzień masz. Tak, rozwalasz, nie? Rozwalasz to. Dobra, ale zacznijmy od tego, co to jest w ogóle ultramaraton i skąd się wziął taki pomysł. Ultramaraton to każdy dystans powyżej 42 km, czyli dystansu maratonu. 30 czerwca 2023 roku napisałam do Roberta Karasia: ja nienawidziłam biegać. Dla mnie 5 km to było ogromne wyzwanie. Miałam taką zadyszkę. Jesteśmy na Błoniach i dzisiaj cel 5 km bez przerwy. Ja nie zrobiłam piątki jeszcze takiej bez przerwy. O, masakra! O, nie ma szans na piątkę. Pierwszy raz biegałam bez przerwy. Czułam, że potrzebuję spróbować czegoś nowego, wyjść ze swojej takiej strefy komfortu. Chcę postawić sobie w życiu jakieś wyzwanie. Na początku miałam w ogóle zacząć biegać. Po spotkaniu z Robertem, który powiedział mi, jak zacząć, jak biegać, jakie błędy robię, zaczęłam świadomie biegać i wdrażać się w treningi biegowe. Zauważyliśmy bardzo szybki progres u mnie. Kondycja od razu zaczęła się wyrabiać, te treningi były coraz prostsze. I zaczęłam myśleć, może by tak zrobić maraton, może by półmaraton. Przebiegłam swój pierwszy półmaraton, trochę ego i ambicja wjechało. Po tym półmaratonie, jak tak zajechałam się na 5.04, po 2 miesiącach biegania, była przerwa. Była przerwa do końca roku i jak wróciłam po nowym roku do tego biegania, to chciałam ustalić jakiś większy cel. Czułam, że chcę zrobić coś dużego, chcę postawić sobie w życiu jakieś wyzwanie. Nie pamiętam, kiedy robiłam w życiu rzecz, która mnie przeraża, a to wyzwanie jest właśnie taką rzeczą. Już mam dosyć. A jeszcze 6 takich tygodni. Jesteśmy dzisiaj u fizjo, zobaczymy technikę biegu. Trafiłam do najbardziej poleconego specjalisty w Krakowie. Nie ukrywam, już tu jakiś czas temu byłam. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Witam. No więc szykuję się do ultramaratonu, który jest za 2 miesiące. I to będzie dystans? 100 km. Dobra, a jak teraz wyglądają twoje obciążenia? Robię 6 jednostek treningowych. Myślę, że kilometraż tygodniowy to jest 70-80 jakoś te aktualnie. Ale też to jest jakby, nie ukrywam, mój pierwszy tydzień przygotowań do ultra. Wcześniej to było na zasadzie 2 miesiące, Robert mi rozpisał treningi i mówił, biegaj tyle, ile dasz radę. Najpierw się obejrzymy, jak wyglądasz, to tak? Okej. Masz strój. Wszystko próbujesz tak szybko robić, także to tak, no tak to się nie spotyka i nie dziwnie szybko próbujesz to zrobić. No i wiem, że jesteś tak jakby siłowo przygotowana. 100 kilometrów. No to powiedzmy tych pętli tam trochę jest. No. No i na płaskiej pętli, wiesz, powtarzanie, cały czas ten sam ruch i cały czas zamieszczasz te same tkanki. No jakby, no wiem, że nasi nawet tacy, wiesz, górscy biegacze potrafili się wyłożyć, bo próbowali wokół łoni robić kółeczka. Ogólnie no, ty technikę masz dobrą, tylko że
czekać po prostu wykonywanie tego samego ruchu bardzo długo. No i to mnie jakby martwi, nie? Że biegniesz zbyt ładnie na tak długi dystans. No i no, będzie ciężko. Jesteś po prostu masywnie zbudowana jak na takie dyscypliny, nie? Na ziemię sprowadzać, nie? No, także no i też ten trening siłowy, o którym mówisz. Pogadasz z chłopakami, którzy tam są teraz rekordzistami na 12 czy na 24. Tak zapytasz ich, czy oni chodzą na siłownię. No to się tak popatrzą na ciebie, nie? Tobie jakby ciężko zabrać siłownię, ale jakby no to ile tam zrobisz martwych i przysiadów i kroków, to już jakby nie ma znaczenia przy tym. Masz robić rzeczy, które cię suszą, nie? Robić dużo powtórzeń. Czyli bardziej powtórzenia, mniejszy ciężar. No, iść. I jest zero przerw, nie? Po prostu idziesz z ćwiczenia w ćwiczenie. Czyli szybkie treningi, dużo powtórzeń, z ciężarem na przykład 50% zjechać i takie intensywne bardziej. No, w większości to są ciężary takie, że jest tylko gryf albo własny ciężar ciała i cykasz powtórzeń. Nie możesz nic dźwigać na sobie, nie? Chłopaki w maratonie przycinają sznurówki, żeby mniej ważyły. Że każdy niepotrzebny gram dosłownie jakby ma już później znaczenie, nie? Chodźmy na bieżnię i poprosimy sobie jeszcze tą ekonomikę w ruchu, dobra? Okay. Bo to wygląda ładnie, ale wygląda za ładnie. Żeby masz jak najekonomiczniej przemieścić się tam, a nie jak najładniej, nie? Czyli nie masz się wyskakać, zanim tam dojdziesz, okay. Tylko masz jak najniższym kosztem po prostu ślimakiem się tam przesunąć. Pójdźmy ci też 6,20 na przykład. 6,20. I będziemy się trochę bawić, co możesz zmienić, dobra? Dobra. W sensie, co zrobisz, żeby być bardziej ekonomiczne. Niestety w tym bucie jest tak, że są same paluszki. Trochę tak, no. Spróbuj kłaść stopy płaskie. Płasko. Same stopy. Okej. Czyli nie pięta, nie palce, tylko cała stopa. Śmiała być przez piętę. 6,20, załóżmy, że da się nawet szybko iść, nie? No tak. No to spróbuj teraz iść. Gdybyśmy rozmawiali o krótkim wysiłku, to wszystko ma sens, nie? A przy tak długim wysiłku zamęczysz ten sam mięsień używając go non-stop, nie? I teraz chciałbym, żebyś próbowała sobie alternatywne formy przemieszczania, bo to nie jest duża prędkość i możesz się w ten sposób bawić. Faktycznie, no tu ma być wydajnie, nieładnie, nie? Po prostu. Więc no też jestem właśnie, zastanawiam się, jakie buty do startu, ale to myślę, zobaczę, w jakich mi się będzie biegać najlepiej. Nie? Fajnie było je zmieniać, bo no znowu wiesz, odciski sobie zrobisz w jednym miejscu i jak zmienisz buta, no to te odciski, trochę ta skóra będzie znowu w innym miejscu pracować. Tak, nie? Tak. Także dobrze mieć ze 3 pary co najmniej i się tak jakby w ogóle przygotować na to, że tam będzie wszystko, nawet w trakcie będzie zmieniać rozmiar i kolor. Pomyśl tak, że mamy tętno, nie? I teraz spróbuj na siłowni robić coś takiego, żeby twoje ciało myślało, że biegniesz. Na przykład wchodzisz na maszyny, przechodzisz z maszyny na maszynę, nie robisz żadnych przerw pomiędzy, tylko przerwa to jest po to, żeby przejść do innego ćwiczenia i nadal wykonujesz kolejne ćwiczenia na przemian na różne grupy mięśniowe. Wygląda jakbym chciała oszukać i dodawać sobie kolejną jednostkę biegową, a ja już nie potrzebuję więcej jednostek biegowych, bo wam dziękuję. Możesz biec dłużej, bo się uszkodzisz i musimy ci coś dać, żeby ciało myślało, albo mięśnie myślały, że dalej biegnie. Wszystko będzie fajnie suszyć i ten mięsień... Fajnie suszyć, nie? Czyli będę chudnąć po prostu. Mhm. Tak, chcemy sobie porównać rotację. Pamiętam, że tej rotacji miałaś bardzo... Szukamy czegoś takiego, że jedna noga będzie szła tu, a druga się zatrzyma tu. Trzy najważniejsze rady w moim szalonym pomyśle, jakby mi pan dał, to jakie są? No, przygotuj się na zabawę z tą techniką. Okay. Pięta, palce, cała stopa, bardziej rękami. Podejdziesz troszeczkę bardziej wytrzymałościowo do treningu siłowego, to na pewno to nie zaszkodzi, bo im dłuższy wysiłek, to ten wytrzymałość siłowa ma coraz większe znaczenie. A jest tak, że nie możesz być silna i wytrzymała, to są dwie rzeczy, które się wykluczają. Nie? Teraz musisz zejść z bycia silną na bycie wytrzymałą, co się wiąże też z przebudową ciała. Okej. No im będziecie mniej, tym będziesz musiała mniej nosić i będzie korzystnie. No tak. Jest dziwnie dobrze ci wychodzi. Nie jest normalne, że nie wiem,
w tak krótkim stażu treningowym robisz sobie tam po 4,20, wiesz, jakąś tam 15 na przykład. I jakby tam, wiesz, mam jakieś tam zasady czy reguły łamiesz, ja nie mówię, że to są reguły, tylko po prostu tkanki powinny powiedzieć, że już nie wytrzymają takiego obciążenia w tak krótkim czasie. I wyjątkowo jakoś dobrze, wiesz, siłowo, że potrzeba dużego treningu, żeby do tego dojść, nie? A niektóre będą trenować 5 lat i tak nie przebiegną tej piątki 20 minut. To są aż tak duże limity tkankowe dla wielu osób. Mam takie trochę zderzenie z rzeczywistością. No, trochę mnie to przeraziło wszystko, powiem ci. Że bardziej ktoś spojrzał na to tak, nie wiem, realistycznie może, że jest to naprawdę duże wyzwanie, że jest to ciężkie, żebym była przygotowana na najgorsze. Trochę doszło do mnie, że to jest coś naprawdę ekstremalnie ciężkiego. Zostało już powiedziane A, teraz musi zostać powiedziane B. Idziemy na długie wybieganie, żel, woda, żelki. Teraz tylko wybiegać 2 godziny i będzie dobrze. Trochę chłodno jest, ale jest bardzo dobrze. Truchtamy. 5:56. Godzinka za mną. Jeszcze tylko 2 godzinka. I trening z głowy. Powiem wam, że te buty już są do wywalenia. Już czuję mocno stopy. Trening jelita. Pozdrawiam Bartka, mojego dietetyka. Ja. 20 km, 120 minut. Powiem wam, że na bieżni to jest taki komfort. Tutaj wiatr, światła, ale dobrze, mamy to. Cyk. Na bieżni sobie ustawiam wszystko. Alfa flaje, dlaczego zakładam buty, które są do tempa na tak długie wybiegania. Po tych butach jestem świeża na następny dzień. Zero dolegliwości, zero bólu kolan, zero jakiegokolwiek bólu. Gotowałam rosół od rana. Po bieganiu wchodzi jak złoto. Tutaj, proszę państwa, 60 dni do ultra. Jutro robię zdjęcie na Instagrama z ogłoszeniem. Prysznic wzięty, trening zrobiony. Jak ja wyglądam? Uczucie odwalonego treningu to jest coś pięknego. Byłam u fizjo, który szykuje typowo biegaczy. I on spojrzał na mnie i powiedział tak. Ty z tą wagą chcesz zrobić 100 km? No, ja mówię, że no, pracujemy nad tym. Faktycznie jest tak, że ta masa ciała, im dłuższy dystans, tym bardziej ona przeszkadza. Przeszkadza w tym, że no, każdy dodatkowy kilogram to jest po prostu dodatkowy koszt energetyczny podczas biegu. Natomiast a propos też naszej strategii, żeby w sumie każdy wiedział, tak, jaki jest plan na ciebie dietetyczny. Biorąc pod uwagę, że to jest debiut i to dodatkowo na takim długim dystansie, to tutaj największym wyzwaniem jest żywienie na trasie. Okay. Bo ten dystans i ten przypuszczalny czas ukończenia, no to nie ma możliwości, żeby to jedzenie się w trakcie nie pojawiło. Im dłuższy dystans, im dłuższy czas trwania wysiłku, tym staje się to bardziej kłopotliwe, bo przewód pokarmowy zaczyna się coraz bardziej buntować. I to jest jedno wyzwanie, a drugie to jest coś takiego, co jeszcze chyba jest przed tobą, tak myślę, to jest zmęczenie smaku. Wspominałaś o tych żelach, to jest tak jakby ten nasz plan minimum, od tego zaczynamy, czyli od czegoś, gdzie wiemy, ile jest węglowodanów, wiemy, jak to smakuje, ale w końcu przyjdzie kryzys, że będziesz chciała zjeść coś albo bardziej słodkiego, albo coś płynnego, albo coś w formie stałej, albo coś, co jest bardziej wytrawne. Jakbyś miał tak podsumować naszą strategię i to, na czym się nawet nie skupiamy w czasie startu, tylko na czym się skupiamy teraz w tych 60 dniach przygotowawczych była? Priorytety są dwa, przynajmniej z mojego punktu widzenia i mam nadzieję, że je podzielasz. Na pierwszym miejscu zdecydowanie trening jelita. Redukcja masy ciała to jest coś, co jesteśmy w stanie przewidzieć. Monitorujemy nawet nie tyle obciążenia treningowe, co też po prostu twoje samopoczucie. Właśnie po to, żeby ewentualnie skorygować te nasze założenia, ale też dochodzi właśnie nam to żywienie na trasie. No i tutaj te kalorie też będą wlatywały do tej całodobowej puli energetycznej. Idziemy trochę w skrajność, ale to wynika z tej naszej krótszej, dłuższej, zależy jak na to spojrzeć, przygody, jeżeli chodzi o naszą współpracę dietetyczną. No plus też czasu chyba, nie? Tak, no ten czas nie jest specjalnie długi, tylko tak jak mówię, to jest tak jakby w tle. Natomiast no jeżeli tak jakby to będzie kosztem samopoczucia twojego na co dzień, to też nie będziemy tego utrzymywać tylko dla sztuki, żeby po prostu ten kilogram czy półtora uciekł, bo co z tego, jak nie będziesz mogła realizować tych założeń treningowych, które ci przygotuje
trener. No bo chcąc czy nie chcąc, jeśli ktoś długo trenuje i są to też przygotowania takie wytrzymałościowe, no to nawet ta sylwetka często tych osób sama z siebie się przebudowywuje, nie? Tak, ale też jest ten minus a propos takiego podejścia intuicyjnego, że trenujemy więcej i nie zwracamy jakiejś tam bacznej uwagi na tą ilość kalorii, no że organizm jest na tyle mądry, że się w cudzysłowie trochę buntuje i potrafi adaptować. Kompensuje. Tak, kompensuje na przykład tą mniejszą aktywnością pozatreningową, albo po prostu supresją hormonów tarczycy. Także tych mechanizmów obronnych jest w sumie kilka. Dlatego a propos tak jakby też naszego podejścia, to jest podejście krótkoterminowe, no bo utrzymywanie w długiej perspektywie tak jakby potęguje ryzyko, że no zdrowotnie to nie pozostanie tak jakby bez znaczenia. Tak, i od razu wskazówka dla tych, którzy tego słuchają, że też gospodarka żelaza. Jeżeli oznaczamy żelazo, to wiemy niewiele na temat tego, jakie mamy zasoby tkankowe w organizmie żelaza. Od tego jest ferrytyna, między innymi, mówię między innymi, ponieważ to jest tylko jeden z kilku parametrów. Kobiety po prostu populacyjnie są w dużo większym stopniu narażone na ten problem. Trzy rady na najbliższe 30, 40, 50 dni. Jakby one brzmiały? Dam ci jedno, która zapadła mi głowa akurat to za słowa mojej koleżanki, że co nie dotrenuję, to doję. Dlatego takie podejście, jeżeli chodzi o naszą współpracę, ten priorytet numer jeden. Druga rada to, żebyś nie zapominała brać tego żelaza. Im bardziej jesteś zapatrzona w ten pierwiastek, tym mniej męczące dla ciebie będzie i treningowo, i też startowo. Okej. Okay. Nie mam trzeciej, mam te dwie rady i w zupełności wystarczą. Dobra, no to nic, no to dziękuję bardzo i się łapiemy jak co poniedziałek. Miło mi poinformować, że sponsorem pierwszego odcinka Ultra jest marka Jim Beam, marka, z którą współpracuję już od półtora roku. Na co dzień korzystam z suplementów, żywności, odzieży, sprzętu treningowego z Jim Beam. Na hasło AnnaKarcz5 macie zniżkę na cały asortyment Jim Beam, Vanavita, Strix, Beast Pink. Także jak chcecie zrobić zakupy, to możecie troszkę zaoszczędzić. Idę do brata z ekwipunkiem. Będziemy obgadywać. Obgadywać plan ultra. Siemano. Ja jestem znowu youtuberem. Zakupy ci zrobiłam. Weź to. Chodzi. Makłowicz. Co myślisz o moim szalonym pomyśle ultramaraton? No pewnie ciężko będzie przebiec, nie? 100 km to nie jest mało. To tak jakbyś biegła sobie do Buzka i jeszcze kawałek dalej. Tu jest chyba start, nie? Tu masz przewyższenie. Kolejny dzień. Tak wygląda dzisiejsze śniadanie przed bieganiem. Trzy jajka, całe opakowanie borówek, kiwi, daktyl, orzechy makadamia, czarna kawa, mięta. No i co? Jemy i lecimy dzisiaj najdłuższe wybieganie ever. Daktyle stały się moją taką ulubioną przekąską. Jestem trochę zmęczona. Mamy bety, ciuchy na przebranie, jedzenie, owsiankę. Pijemy kawkę. Ładna pogoda jest w Krakowie. Zobaczymy, czy będę żałować tej kawy. Jesteśmy na AWF-ie. Robię dzisiaj pierwszy raz swoje najdłuższe wybieganie na bieżni lekkoatletycznej. Mam tutaj przykowane żele. Przebieram się w buty. Dzisiaj testuję Nike Zoomixy. Zobaczymy, są na pewno twardsze niż te New Balance. One już są trochę zrypane, ale je bardzo lubię. Posiłek potreningowy. To już nie wygląda, nie?